Model klimatologiczny nieco różni się od takiej prognozy, którą znamy na co dzień, na przykład na stronie meteo.imgw.pl, którą możemy przeczytać, czy od takiej, którą znamy z telewizji czy z radia. Ona mówi nam, jak będzie wyglądał dany okres czasu w porównaniu do tego, co było w poprzednich latach. I tak na przykład dla całego województwa małopolskiego została wykonana prognoza sezonowa. Nasi analitycy z Centrum Modelowania Meteorologicznego zrobili aż do sierpnia taką prognozę i zrobili dla konkretnego miesiąca wartości dla temperatury oraz opadów. Wynika z tych prognoz, że czerwiec i lipiec będzie w Małopolsce z temperaturami powyżej normy, natomiast sierpień temperatura będzie w normie. I teraz co to są te normy? Normy wylicza się na podstawie ostatnich 30 lat. Następnie wylicza się pewne średnie dla poszczególnych składników pogody. Temperatury, opadu, ciśnienia itd. Następnie przelicza się bardzo skomplikowany model i ten wynik porównuje się do tego właśnie, co było w tej 30-latce. No i na przykład, jeżeli coś jest w granicach średniej, oznacza, że jest to tak jakby mieści się w przeciętnych 10 latach z tej 30-latki, która była wcześniej. Jeżeli coś jest powyżej normy, to oznacza, że to jest w dziesiątce najcieplejszych lat właśnie z ostatnich 30-latek. A trzeba powiedzieć, że ostatnie 30 lat było naprawdę bardzo ciepłych i jeżeli mówimy, że coś jest powyżej normy, to znaczy, że to już jest coś takiego no, bardzo spektakularnego, coś, no, co może nawet być w pewnym momencie zagrożeniem. Trzeba pamiętać, że to są wartości średnie dla całego miesiąca i w związku z tym, jeżeli byśmy brali pod uwagę konkretne dni, to trzeba pamiętać, że mogą się zdarzyć na przykład okresy z napływem chłodniejszego powietrza, gdzie temperatura na przykład w lipcu spadnie poniżej 15 stopni Celsjusza, oczywiście mówię o temperaturze maksymalnej, ale może być też taka sytuacja, że temperatura wzrośnie nawet powyżej 30-35 stopni Celsjusza i będzie się utrzymywała przez kilka dni. Ale reasumując, cały lipiec temperatura będzie powyżej normy, więc będzie to dosyć ciepły miesiąc. Czerwiec, lipiec będzie cieplejszymi miesiącami, natomiast sierpień będzie to taki normalny miesiąc. Natomiast jeżeli chodzi o opady, to we wszystkich trzech miesiącach one będą w granicach normy. Czyli tyle, ile powinno spaść deszczu, to tyle właśnie powinniśmy oczekiwać. Prognozy dostępne są na stronie meteo.imgw.pl. Tam możemy dowiedzieć się, jak zaprognozowali synoptycy, ale możemy też dowiedzieć się, jak pokazują swoje wyniki różne modele. Więc zapraszam na stronę meteo.imgw.pl oraz na tej stronie możemy dowiedzieć się dużo więcej o pogodzie i o hydrologii. Oprócz prognoz, na tej stronie możemy znaleźć również ostrzeżenia, zarówno meteorologiczne, jak i hydrologiczne. I jeżeli dzieje się coś złego w atmosferze lub w hydrosferze, to synoptycy z IMGW wydają specjalny komunikat i ostrzegają przed tym społeczeństwo, aby mogli się oni przygotować, oczywiście z konkretnym wyprzedzeniem. Ale oprócz tego są na tej stronie różne dane klimatologiczne, prognozy sezonowe, dane dotyczące morza, ale też jest serwis góry imgw.pl, gdzie można zobaczyć prognozę dla najwyższych partii naszych polskich gór.